Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w tym gorący, jeśli chodzi o temperaturę przygotowań do nowego roku szkolnego, dzień sierpniowy. Co usprawiedliwia w pewnym stopniu fakt, że mnie zaproszono do wygłoszenia tego krótkiego słowa wstępnego. Co organizatorów mogłoby usprawiedliwić, oprócz tego, że brałem udział także w działaniach na rzecz edukacji kilkanaście lat temu. Otóż ja pochodzę z czysto nauczycielskiej rodziny. Mój dziadek był kierownikiem szkoły ludowej, wiejskiej szkoły na północnych stokach Beskidów, a więc na końcu Polski. I swoje trzy córki, jedyne trzy córki, bo nie miał więcej dzieci, wykształcił na nauczycielki. Jedną z nich była moja mama, a jedna z moich ciotek uczyła do emerytury, kierowała szkołą, także w Beskidach. I znam doskonale tą temperaturę sierpniowych przygotowań do 1 września. W mojej rodzinie to w pewnym sensie był najważniejszy okres, najważniejszy miesiąc w roku. I my jako dzieci nie korzystaliśmy w pełni z takich wakacji, jak dzieci tych rodziców, którzy nie uczyli w szkole. Po prostu w sierpniu trzeba było pracować, a my byliśmy w domu, gdzieś tam blisko szkoły, czy gdzieś blisko rodziców. Proszę Państwa, zapewne jest takie oczekiwanie, że ja powiem coś o Europie. I nie zawiodę Państwa. Proszę Państwa, Europa choruje na brak innowacyjności. Jeśli porównamy Unię Europejską, Europę ze Stanami Zjednoczonymi, nie mówiąc już o Korei Południowej, Japonia i Stany Zjednoczone, to są już dzisiaj słabe przykłady. Może w przyszłości to Chiny będą najważniejsze, bo już dzisiaj do Szanghaju uciekają najwięksi uczeni ze Stanów Zjednoczonych. Tam po prostu płacą najlepiej i są najlepsze możliwości rozwoju. To się może oczywiście skończyć. Chiński cud gospodarczy może się załamać, ale póki co tak jeszcze jest. Ja nie mówię o tak wielkich, dalekich przykładach, ale jeśli porównujemy się ze Stanami Zjednoczonymi, skoro Europejczycy stworzyli cywilizację, która opanowała świat, bo tak to wygląda, powinniśmy się jakoś tam czuć za nią odpowiedzialni. A w tej innowacyjności Europa przegrywa. Była taka strategia, która nazywała się lizbońska i która miała służyć w latach 2000-2010 wyłącznie po poprawieniu innowacyjności, pomysłowości Europejczyków w każdej dziedzinie. Przegrała ta strategia. Teraz jest Europa 2020, nowa strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju. I w niej gospodarka oparta na wiedzy i innowacji. To jest punkt numer jeden. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście chcemy tworzyć miejsca pracy, możemy je tworzyć tylko przez rozwój. Jeśli mamy się szybko rozwijać i nie chcemy stosować dumpingu środowiskowego czy socjalnego, to musimy być innowacyjni, bo inaczej nie uzyskamy konkurencyjności. Konkurencyjność można uzyskać przez niskie pensje. Albo przez niszczenie środowiska, żeby nic nie płacić na środowisko. I my taką drogą nie chcemy iść. Dla nas jedyna droga to jest innowacyjność w Unii Europejskiej. Dlatego jest pomysł na następne 7 lat. Zaczynają się te lata w przyszłym roku. Unia innowacji. To są pewne konsekwencje dla nas i naszego tutaj spotkania sierpniowego. Stworzyliśmy w Europie już Europejski Instytut Innowacji i Technologii. Byłem jednym z jego osób, które popierała go bardzo mocno w Parlamencie Europejskim. I po raz pierwszy w jednej instytucji łączymy trzy elementy trójkąta wiedzy. To są innowacje zależne od badań, a te z kolei zależne od edukacji. Edukacja jako klucz do przyszłego rozwoju cywilizacyjnego Europy i świata. Ta odpowiedzialność, jeśli chodzi o sam system edukacji,
może mieć swoje zwieńczenie w takiej anegdocie, które Państwu opowiem. Mianowicie, można by zapytać, co łączy trzy osoby znane wszystkim na świecie. Pana Gatesa, pana Jobsa, który już nie żyje, i pana Zuckerberga. Trzy elementy. Każdy z nich wymyślił coś, co jest w zasadzie najbardziej innowacyjne na świecie. Microsoft, Apple i Facebook. Drugi punkt. Wszyscy trzej studiowali w USA. I trzeci punkt, może kluczowy, żaden z nich studiów nie ukończył. Po roku czy po dwóch, po rozeznaniu się, co się w ogóle dzieje, nie potrzebowali kończyć studiów. Pomysł, ta wielka ciekawość tego, jak mój pomysł się sprawdzi, wystarczyły. Jeden z nich, pan Bill Gates, otrzymał doktorat honoris causa na najważniejszej uczelni w zasadzie na świecie, w Harvardzie, parę lat temu. Na tym Harvardzie studiował. Nigdy żadnej uczelni Harvardu nie ukończył, ale uzyskał doktorat honoris causa. To było niezwykłe wydarzenie. Proszę Państwa, dodać jeszcze trzeba, że spośród laureatów Nobla zdecydowana większość to są laureaci w ostatnich dziesięcioleciach, którzy pracowali aktualnie w czasie uzyskania tego tytułu w instytucjach amerykańskich. Zdecydowana większość tych, którzy uzyskali doktorat Nobla w Ameryce, czy w Japonii, czy gdziekolwiek, uczyli się na kontynencie europejskim. To znaczy, umiejętność uczenia w Europie jakaś jest, ale umiejętność takiego uczenia, żeby to dobrze wykorzystać w sposób nowoczesny, innowacyjny, pewnie jakoś nam zamarła, a dodatkowo jeszcze Europejczycy nie potrafią poprzez działania w gospodarce wdrożyć tych innowacyjnych rozwiązań. Niewątpliwie mówimy tu w dużym stopniu o takich osiągnięciach jak biologia, medycyna, technika, technologia. Oczywiście laureaci Nagrody Nobla są również w dziedzinie pisarz czy literatura. I to się nie wiąże bezpośrednio z tematem naszego spotkania i naszej konferencji, bo chodzi nam głównie o nauki przyrodnicze. Ale mówiłem o laureatach właśnie z tych dziedzin, związanych z technologiami, z medycyną, z biologią, związanych generalnie także z naukami technicznymi. Europa ma nowy program, który nazywa się Horyzont 2020. Także jestem w tym, jak w poprzedni program, mocno włączony, wpasowany w Parlamencie Europejskim. I chciałbym powiedzieć tak, że teraz przed nami istnieje gigantyczna, być może ostatnia taka szansa, przed nami, Polakami, na dokonanie wielkiego skoku cywilizacyjnego albo znaleźć się wśród najlepszych na naszym kontynencie, być może także w przyszłości na świecie. Ono się wiąże z dopływem środków finansowych, ale może nawet bardziej łączy się z tym, że mamy możliwość kontaktu z tymi, którzy są lepsi od nas w wielu dziedzinach. Muszę Państwu powiedzieć i wyznać, i o tym mówiłem na początku, o tym tytule do tego, żeby powiedzieć Państwu parę słów, że tak naprawdę to była największa motywacja, edukacja dla rozwoju, największa i najgłębsza motywacja tego, co robiliśmy kilkanaście lat temu i za co brałem odpowiedzialność i biorę do dzisiaj. Chodzi bowiem o to, że już wtedy, 15 lat temu, było wiadomo, że ta największa wiedza będzie zmagazynowana w komputerach. Już wtedy większość ludzi posługiwała się telefonami komórkowymi, chociaż w nich jeszcze nie mieliśmy internetu. Ale internet już działał. Powoli wchodziły komputery do szkół. I wydawało się, że wiedzę i naukę, taką w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, można będzie w zasadzie zakończyć w wieku 13-16 lat.
trzeba może tą wiedzę podawać w inny sposób, w bardziej nowoczesny. To się sprawdziło, bo według badań OECD od roku 2003 Polska dokonała wielkiego skoku, jeśli chodzi o edukację 16-latków. Natomiast ten następny krok pomiędzy 16 a 19 rokiem życia powinien służyć już w zasadzie wyłącznie, albo prawie wyłącznie, sposobowi wykorzystania wiedzy i uczeniu się, jak można spożytkować to, co jest łatwo dostępne, albo to, co pamiętamy z tych pierwszych tam 10 czy 9 lat nauki. To był główny cel. Tego się nie udało oczywiście sprowadzić, bo nie było na to czasu. Temu miała również służyć matematyka, którą wprowadziliśmy w 2001 roku. Potem zostało to przerwane na następne 9 lat, jak pamiętam. Teraz są aktualne podobne rozwiązania i podobne tendencje. Jestem przekonany, że to jest jedyna szansa, żebyśmy w tych następnych kilku latach, kiedy będą pieniądze, pani minister bardzo pięknie o tym mówiła, zarówno o nowej podstawie nauczania, jak i nowych programach, jak i o tym, że będą pewne możliwości. Sam Horyzont 2020, który dotąd zajmował się głównie badaniami innowacyjnością, to teraz również zwraca uwagę na ten element edukacyjny. Nie można skoczyć od razu do badań i do innowacji, jeśli nie ma się solidnej edukacji i właśnie edukacji dla rozwoju, a nie dla samego zdobywania, zapamiętywania wiedzy. I tu na ten temat było wszystko powiedziane, a państwo jesteście specjalistami i nie chciałbym w żaden sposób tutaj mówić o rzeczach, na których wy znacie się znacznie lepiej. Przygotowanie do zawodu. To było także celem naszych przygotowań pomiędzy dla młodzieży w wieku 16-19 lat. Tego także nie zdążyliśmy wprowadzić tych rozwiązań. Polegało to na tym, że to przygotowanie do zawodu musi się odbywać w konkretnych warunkach. Dlaczego Europa przegrywa ze Stanami Zjednoczonymi i z Koreą? Głównym powodem tej naszej przegranej, jak się dzisiaj sądzi, jest to, że nasze badania, innowacyjność są oparte przede wszystkim na finansowaniu ze środków publicznych. Przemysł tymczasem w Korei Południowej i w Japonii finansuje ponad 2/3 wszystkich pomysłów, nawet związanych z edukacją. W Polsce jest to góra 20%. Podobnie w Europie około połowy finansów, środków finansowych na ten trójkąt wiedzy około połowy tylko płynie z przemysłu. Jest to gigantyczna dysproporcja. Ja nie mówię o edukacji podstawowej. To zawsze jest w rękach państwa. Ale mówię o tej edukacji, która służy innowacyjności, rozwojowi wyobraźni. Ta proporcja jest zupełnie zachwiana w warunkach europejskich, a szczególnie w warunkach polskich. Dlatego jak sądzę dzisiaj, jest istotne, żebyśmy wykorzystali także te możliwości, które trwają w firmach. Są już przykłady. Jest taki Business Week w Gdyni, w którym uczestniczyłem już 3-krotnie. Tam młodzi ludzie w wieku 16-17 lat, firmy to organizują. Nie chcę tu żadnej firmy reklamować, a więc nie będę mówił jakie. Przykładów mam wiele, bo mnie zapraszają na tego rodzaju imprezy. Spotykają się młodzi ludzie, którzy się w ogóle nie znają. Dzielą się ich na grupy, muszą wybrać szefa tej grupy, muszą zaproponować projekt i po 7 dniach mówią, jak ten projekt by zrealizowali. Są wspaniałe nagrody dla tych, którzy wygrywają. To wszystko finansują firmy. Gdybyście państwo wiedzieli, jak ci młodzi ludzie, których jest tam 60, dzielą się na 10 grup 6-osobowych, jak oni pracują, jak oni wymyślają, co by należało zrobić, żeby z jednej strony było to fajne, interesowało nas, żebyśmy mogli spędzić wiele lat życia nad tym problemem, a równocześnie, żebyśmy zarobili. Żebyśmy za to dostali pieniądze, bo to jest konieczny warunek tego projektu. Są inny pomysł, jest jeden z parków technologicznych, który odwiedzała pani Gogenquin, to jest komisarz do spraw innowacyjności i badań w Unii Europejskiej. I zaprosiłem ją, żeby zobaczyła, jak to wygląda, była zachwycona, bo tego pewnie nie ma również w wielu warunkach europejskich. Tam jest przedszkole, żłobek także zresztą, ale jest przedszkole. I przy tym parku technologicznym firmy, który jest kilkadziesiąt, mają obowiązek dla przedszkola przedstawić to, co robią, ale tak, żeby przedszkolak zrozumiał.
Jest taka firma, która będzie być może budowała podwodne hotele, Arabia Saudyjska, jako atrakcję. I trzeba było te podwodne hotele wymyślić. Więc wymyślono takie piłeczki ping-pongowe, akwarium, taka płyta. Co trzeba zrobić, pytano dzieci, żeby ten bo to jest taki wynurzany i zanurzany podwodny hotel. Co należy zrobić, żeby to można było zanurzyć? Dzieci bezbłędnie i natychmiast odpowiedziały, że trzeba tę płytę obciążyć. Nie miały żadnych wątpliwości. Te piłeczki ping-pongowe i to ich własne doświadczenie życiowe, to były przedszkolaki 4-5-letnie. Ja to widziałem i byłem tam naprawdę wzruszony. Są również inne pokazy, nie będę Państwa nudził w tej chwili przykładami, ale w sposób, w jaki firmy podchodzą do tego, jest symptomatyczny. Te firmy naprawdę chcą pokazywać przedszkolakom w tym parku technologicznym, jak działa pomysł, który oni chcą wdrożyć. To niewątpliwie jest ten element, o którym mówił tutaj pan dyrektor centrum, pani minister, że to rozbudzenie ciekawości musi mieć również taki swój efekt w pokazaniu pewnych technologicznych, fizycznych, biologicznych skutków tego, co robimy, w jaki sposób organizujemy świat dookoła siebie. To się już udało w wielu miejscach. Jestem przekonany, że aby był sukces w tym wszystkim, co robimy, wdrażaniu programów, wykonaniu tego niezwykłego, gigantycznego skoku cywilizacyjnego przez nasz kraj, na który mamy szansę, to musimy w to włączyć firmy. Jestem przekonany, że oni to chcą robić. My nie możemy wszędzie, w każdej szkole mieć konkretnej pracowni, która będzie coś pokazywała. Nie możemy wszędzie sprowadzić specjalistów. My musimy mieć system pokazywania, może nie wszystkim uczniom, na początek tym, którzy się tym interesują, którzy są bardziej ciekawi, bardziej uzdolnieni, takich konkretnych rozwiązań. Jestem przekonany, że nie tylko polskie firmy, ale także zagraniczne firmy działające na terenie naszego kraju będą tym ogromnie zainteresowane. Bardzo wiele Państwu życzę pomyślności i dobrego startu 1 września. Dziękuję bardzo.